Hello and welcome back to Witcher 2. Poznaję te doliny. Ścieżka wiedzie do bram miasta, jesteśmy już blisko. Oh, hi. You're not really helpful. You know that. Somewhere going wrong. Wszędzie widać ślady harpii. Kiedy to byłeś? Nice. Can we just go? Because I don't really need to kill them one by one. And I see some guys over there. Rycerze płonącej róży na pokojowych obradach. Ciekawe, kogo reprezentują. Tego, kto im zapłacił. Who called in the Order's Knights? Co mógł ich wezwać? Radowid. Teraz zakonne ścierwa rozpalają stosy pod redańskim godłem. Szczególnie upodobali sobie palenie czarownic. Tak słyszałem. Radowid widział, co zakon zrobił w Wyzimie. Widział szaleństwo Wielkiego Mistrza. Musiał mieć dobry powód, by ściągać ich do siebie. To jasne. Potrzebował kija na Eilhart. Knights of the Order outside the city walls. Strange. Obozują poza murami miasta. To znaczy, że nie są tu oficjalnie. Przyjechali na wycieczkę? Może nie chcą rzucać się w oczy. Eilhart trzyma smoka w zanadrzu. Radowid wezwał oddział rycerzy zakonnych. Do tego Sheila i Henselt. Szykują się ciekawe obrady pokojowe. You should avoid being spotted. Powinieneś im się pokazywać. Wiem. Dla nich dobry elf to martwy elf. Nie dlatego, że jesteś elfem. Dlatego, że jesteś Jorvetem. Spróbuję dostać się do miasta przez groty. Tobie też radzę. Zakonnicy na pewno wiedzą, że jestem poszukiwany. Znasz przejście? W pobliżu jest jaskinia. Do Lok Muin można się dostać na wiele sposobów. Skoro Radowid sprowadził zakon, pozostali pewnie też nie przyjechali bezbronni. Miasto roi się od rozmaitego żołdactwa. Wszyscy siedzą jak na wiedźmińskiej petardzie i czekają na iskrę. Ale to daje nam szansę. Jeśli władcy zamknęli się w swoich obozach, to poruszanie się między nimi powinno być względnie łatwe. Ruszajmy, póki nas nikt nie zobaczył. Let's follow Jorvet. Or take a look. Let's be sneaky this time. This one time. Dobrze, że jesteś. Popatrz, stary znajomy. Trzymaj dystans. Zapomniałeś już, że podobny stwór połętał się wokół mojej jaskini? It's not easy to forget, you know that. But you've sent me right into its nest. Gin. Ah, you're no threat to me. I don't think neither are you. Wait. This ignite chance is working really well. I like that. Of course.
Man, you're vet. Keep up. I'm supposed to be following you, not the way. Not the other way. Lots of ruins here. Po drugiej stronie miasta znajduje się zalesiona dolina. Niegdyś pełna zwierzyny, obecnie martwa. No i jesteśmy w Lockmuin. Oh. To obrzeża miasta. Sorry. Nasz cel powinien być bliżej głównych dzielnic. W drogę. It wouldn't have here? Yeah, I don't really need any of that. Because most of those things is useless. So common that we don't really need to care about it. Valuable trinket and gold. This I like. Gargoyles. Cool. Cool. Yeah, and I still have this 5% chance to instantly kill something. Which is also good. I suppose it doesn't work on bosses, because those things usually don't work on bosses. Maybe you should go down this way. It's not because I really wanna. Open. Okay. Medalion ostrzega. You don't say. First encrypted drone combination. A doe's long shadow. The moon quietly moans. It is autumn already. Yarvet. Okay, that was the wrong combination. Am I willing to try? This one is always last, I assume. Just wanna check something? Okay, this one doesn't have to be last. Okay, I have an idea. 1, 2, 3. So this would be first. 1, 2. 1, 2. And this. And this. Okay, it's not amount of the lines, but this treated me with what? Those long shadow, the moon quietly moans, it's autumn already. Autumn, so this treated me with fire. Autumn. There's 4 × 3 × 2 combinations. 24 total. This if I don't forget and do
some of them twice. Okay, maybe I'll find something later. Robert! This looks like you're... Sure. Yeah, cure expertise! Okay, ignore me. But it really does look like cure expertise. And I'm not doing that because you are an elf. Oh. Typical. Would this place be this empty? I know we are. Okay. Zakneblowali Filipę w ostatniej chwili. Prawie już zaklęcie rzuciła. Gnije teraz w redańskim lochu w specjalnych kajdanach. Radowid ma rację. Nie cacka się z wiedźmami. Już po niej. Albo zabawi się z nią kat, albo potwory. Powiadają, że w podziemiach Lochmuin pełno wszelakiego świństwa. Nie wiem, za co ją zamknęli, ale każda czarodziejka ma coś na sumieniu. Święta racja. Nikt po niej płakał nie będzie. Lochy to odpowiednie miejsce dla Filipy Eilhart. Lepsza byłaby tylko szubienica. Jeśli ją zabiją, możesz zapomnieć o uzdrowieniu Saski. Na pewno pilnują jej jak cesarskiego łoża. Nie dostaniemy się tam. Do cesarskiego łoża mi nie spieszno, ale do lochów będziemy musieli wejść. Spróbuj poszukać przejścia kanałami. Ja znajdę dom Eilhart. Jeśli nie spodziewała się aresztowania, może tam być coś ciekawego. If I let them arrest me... Jest szybszy sposób na dostanie się do lochów niż przeprawa przez kanały. Wystarczy dać się aresztować. Zabiorą ci broń i skują kajdanami. Ale faktycznie jest szansa, że trafisz do jednej celi z Filipą. Poradzę sobie. Błądzenie w tunelach zajmie zbyt wiele czasu. W takim razie ruszajmy. Dostanę się do Filipy, a ty przeszukaj jej kwaterę. Ostatnio sporo się dowiedzieliśmy szperając w jej rzeczach. Oh, they went away. What the fuck? You don't need that. I hear another one. I hate those guys. Oh, and I see. Probably the tunnels. Sewers, I mean. Wait. Oh, you're blocking. Okay. Znów medalion. Let's see. What the fallen? Oh, that was all. Heard encrypted room combination. Glittering fish. Dying on a fresco, struck by lightning. Fish? They listen to sounds? Struck by lightnings. I have no idea what it means. Hi guys. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Foltesta. Bo nie zabiłem.
Ale nagroda to nagroda. Nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadła. I didn't touch the keyboard. Whoa. Okay, they hit harder than gargoyles, which is interesting. But Art and Quern. Wiedziałem, że cię znowu spotkam. It's you. To znowu ty. Silgrad nie zapomina, zniewak. Czego chcesz? Can you arrest Tym me? Razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! Okej. You didn't practice, right? Precz stąd! Upokorzyłeś mnie! You're welcome. I'm trying to run away. Wait, oh, this is gonna end bad. Because I'm trying to do this. Okay, I don't mind that. Okay, 5%. Okay. I really hate this guy. How often can he spam this attack? Who are you talking to? And his shield lasts so long. Oh, the... Hey guys, arrest me please before I die. Thank you. Oh goodness. Ty tutaj? Hi, you wench. We meet again. Co tu robisz? Bardzo się starałem, żeby zobaczyć Filippę Eilhart w kajdanach. Ciekawe, czy będziesz równie wyszczekany stojąc na szafocie. W przeciwieństwie do ciebie nie zrobiłem nic, za co wysyłają na szafot. Dla nich jesteś zabójcą królów. Zapewniam cię, że Kaci Radowida sprawią, że przyznasz się do wszystkiego. Nawet do współżycia z trollami. Radowid's got nothing against me. Radowid nie jest idiotą, wie, że jestem niewinny. Poza tym pomogłem mu kiedyś. Radowid jest politykiem. Chętnie pokaże światu, że jest mścicielem zamordowanych władców. Zanim to zrobił, usłyszę o tym, co zrobiłaś w Vergen. Pomagając rebeliantom, osłabiłam Henselta, a to jest najważniejsze. Teraz Radowid jest górą, to on ma decydujący głos na obradach. Między innymi dzięki mnie. W takim razie, dlaczego wsadził cię do lochu? To jakieś nieporozumienie. When did you figure out that Saskia was a dragon? Od początku wiedziałaś, że Saskia jest smokiem? Podejrzewałam, że coś z nią nie tak od dłuższego czasu. Ale prawdy dowiedziałam się dopiero, gdy padła otruta i mogłam ją dokładnie zbadać. Widziałem listę składników antidotum. Nie ma w nich słowa o Róży Pamięci. Cóż, każdy lubi mieć wiernych sprzymierzeńców, a Róża Pamięci ma wielką moc. Nawet smoczyca nie poradzi sobie z moim urokiem. Dlaczego nie wezwiesz jej na pomoc? Dwimeryt blokuje magię. Telepatię również. To sinie. Wasza wysokość? Długo czekałem na to spotkanie. Tak nagle opuściłaś Redanię, że nie znalazłem sposobności, by cię należycie pożegnać. Wasza wysokość, nie rozumiem, dlaczego mnie aresztowano. Wszystko, co zrobiłam, służyło interesom Redanii. Wsparcie rebelii, osłabienie Henselta.
Ryzykowałam własną reputacją dla twojego dobra. Nie jestem już małym chłopcem, który wierzy w każde twoje słowo. Dlaczego to robisz, Radowidzie? Wspierałam cię w najtrudniejszych chwilach. Beze mnie nie byłbyś tym, kim jesteś. Nie rozumiem. Rozumiesz doskonale. Knułaś przeciwko mojemu ojcu, Wizimirowi, a także przeciw mnie. Cały redański dwór trząsł się ze strachu przed wszechwładną Filippą Eilhart. Wasza wysokość, to nieprawda. Pozwól mi wytłumaczyć, o co jestem oskarżona, królu. Ambasadorze? Triss Merigold była tak miła, że sporządziła listę osób zasiadających w tajnej organizacji zwanej Lożą Czarodziejek. Zasiadały w niej również czarodziejki z Nilfgaardu, ale nie musisz się już o nie kłopotać, pani. Triss, oszalałeś. Zleciłyście zabójstwa Dema Venda i Foltesta. Podejrzewam, że maczałaś też palce w zabójstwie mojego ojca. I gdybym teraz zdjął ci Dwimeryt z nadgarstków, zabiłabyś i mnie. Jesteś skończona, Eilhart. Przeprowadzimy proces, żeby wszystko było jak należy, ale wiedz, że się nie wywiniesz. Zostaniesz skazana za udział w spisku, zdradę i królobójstwo. Czeka cię darcie skóry i stos. Całe dzieciństwo spędziłem czując na plecach twoje zimne spojrzenie. Gdy wydawałem polecenia, moi poddani szukali wzrokiem przyzwalającego gestu Filippy Eilhart. Cały dwór w Tretogorze patrzył, jak mnie upokarzasz. Cała Redania śmiała się ze mnie za moimi plecami. Pamiętasz, jak uczyłaś mnie patrzeć ludziom w oczy i zmuszać, by to oni pierwsi spuścili wzrok? Król nie może okazywać słabości i niezdecydowania. To twoje słowa. Opanowałem tę sztukę do perfekcji. Tylko ciebie nie udało mi się nigdy zmusić do uległości. Masz jedną szansę, by skrócić cierpienie. Przyznaj się do wszystkiego tu i teraz w obecności ambasadora. Spójrz mi w oczy i okaż skruchę, okaż uległość. Twój wybór. Kacie, wyłupić jej oczy. Popełniasz wielki błąd, królu. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Nie wierzyłem, kiedy mi powiedzieli, że Geralt z Rivii siedzi w moim lochu. Geralt, którego znam, nie dałby się złapać. Zawsze chciałem zwiedzić twoje lochy, panie. A co w nich takiego ciekawego? Goście. Musisz mi wybaczyć. Na szczęście Eilhart już wkrótce nas opuści. Please let Triss go. Nie proszę o łaskę dla siebie, ale dla Triss Merigold. Twoja przyjaciółka jest teraz w mocy ambasadora Fitz Osterlena. Wiem, ale przecież Szilard nie odmówi ci drobnej przysługi, panie. Niewykluczone, że będę zmuszony prosić Nilfgaard o poważniejsze przysługi, dlatego wybacz. W tym mieście decydują się losy całych narodów. Jednostki nie mają znaczenia. I heard Szilard speaking of the Lodge. Szilard wspomniał o organizacji czarodziejek. Tak się składa, że interesują mnie plany Loży. Plany Loży nikogo nie powinny interesować, ponieważ ta organizacja wkrótce przestanie istnieć. Nic do ciebie nie mam, Wiedźminie, ale z nieproszonego gościa zamieniłeś się w niewygodnego świadka. What will you do with me, King? Rozumiem, że ja zapoznam się z twoimi lochami lepiej i znacznie dłużej. Na pewno nie wyjdziesz stąd przed zakończeniem obrad. Jeżeli uważasz, że mógłbym na nie wpłynąć, to mnie przeceniasz, królu. Polityka jest jak skomplikowana układanka. Każdy klocek może okazać się ważny, albo bezużyteczny. W Lochmuin nastąpi przełom. I tego przełomu dokonam ja. Nie będzie drugiego Tanet. Wkrótce wszyscy przekonają się, do czego zdolny jest król Redanii. Czas na obrady. Radowid jest zdolny, ale zbyt młody. Nie rozumie jeszcze, że tak naprawdę milczeć potrafią tylko umarli. Ponieważ Redania oddaje przysługę Nilfgaardowi, ja również pomogę królowi. Leave Triss alone. Wypuść Triss. To byłaby głupota. Jeżeli rzeczywiście istnieje miejsce, do którego udajemy się po tym Westpadole, to wkrótce się tam spotkacie. Pozwolisz, że wyręczę redańskiego kata.
What kind of favors would Anya do in Nilfgaard? O jaką przysługę chodzi? Możesz mi powiedzieć. Umarli nie zdradzają tajemnic. To prawda, ale jestem ostrożny. Obiecuję ci, że kiedy twoje ciało wystygnie, opowiem ci wszystko ze szczegółami. Żałuj, że tego nie dożyjesz. Lochmuin czeka duża niespodzianka. I magów, i królów. Radovid won't be amused. Nikt nie lubi, kiedy decydują za niego. A już na pewno nie król. Jesteś niebezpieczny, Wiedźminie. I zbyt niezależny. Przyjdzie czas, że Radovid mi podziękuje. I nie tylko Radovid. Zabijcie go. Tylko uważajcie na czary. Przytrzymaj go, Hart. Yep. But I wanted to hear them speak. Okay, I'm gonna end spot here. So for now, thank you very much. See you live and see you soon. Bye!